Hejka! Dzisiaj na luzie Chrome OS i tematyka Chromebooka, bo sobie dzisiaj zainstalujemy RetroArch'a, uruchomimy go, skonfigurujemy i pogramy sobie w retrogierki. W gierki z naszego dzieciństwa lub w to, co nasi ojcowie za młodu grali, a nam opowiadali i mieliśmy okazję jeszcze w to pograć. Jesteśmy tu na stronie RetroArch, a nie w Google Play sklepie, bo chciałem coś wam pokazać. Wchodzimy tu sobie w domen. I bierzemy w sklepie. Już wam pokazuję, bo w ten sposób nam domyślnie na innym ekranie mi to wyrzuca. Pyk, tutaj o. Ta aplikacja nie jest to dostępna. I co, nie pogramy? Pogramy. Tylko to akurat jest wersja domyślnie 32-bitowa. Trzeba tu wejść Google Play 64 bity. Kliknąć, oczywiście już wam pokazuję, bo tutaj on też. I w ten sposób to wygląda. I to jest RetroArch Plus właśnie się nazywa. I co jest ważne? Libretro musi być jako dostawca tutaj wypisany, tak, bo są jakieś inne jeszcze wersje, które gdzieś tam jakieś konwertowane, jakieś inne wersje, ale powiem szczerze, tam możemy dostać bonusy w postaci bycie członkiem botnetu czy inne jakieś główienko, więc ja bym nie ryzykował jakichś niesprawdzonych aplikacji, w ogóle nie instalował. Dobra. I teraz zrobimy sobie tutaj zainstaluj. To się szybciutko mi zainstaluje, mam dobry internet. Szybciutko się to instaluje. Więc tutaj z tym to nie ma problemu. Chwileczkę. Pobrały. O, pyk zainstaluj. I otwieramy. Zagraj. Okej. Zezwól na foldery. I mamy coś takiego. Oczywiście ja to sobie możemy w formie tabletu wyświetlić, ale ja zawsze biorę w ten sposób. I powiększyć to mogę. O dobra, już skoczyło po prostu, bo to musiało się... Duży ekran, w ten sposób to wygląda. I teraz przejdziemy sobie do... ustawienia. Mamy tutaj tak zawartość, różne opcje. W momencie, jak sobie włączę pada, bo będę to padem tu nawigował sobie. O, i od razu wykryło, jak widzicie, pada. Historia i tutaj mamy się gry sieciowe. Aktualizacja. Sesja online. Pobieranie rdzeni właśnie. Tu musimy coś takiego sobie zrobić, że mamy pobieranie rdzeni różnych, czyli emulatorów do gier. Tu mamy różne emulatory, w ten sposób to wygląda, które musimy pobrać. Ale zanim to zrobimy, to ja sobie to na chwileczkę RetroArch'a zmniejszę. Wejdziemy sobie tu w przeglądarkę, wpiszemy sobie ROM. ROM gry. Teraz tak. Nie, poczekajcie, gdzieś tu było taka strona. Zaraz zobaczymy, sekundkę, dajcie mi sekundkę, bo... To już widzę, że to nie jest ta stronka. Też wpiszemy ROM gry jeszcze raz. I tu u góry mamy różne gierki. Tylko wiecie co? Nie.
Games, ROM Games najlepiej wpisać, nie gry, bo to wtedy mamy te strony i mamy, o, i tu mamy tą stroneczkę. O, ROMs Games. Tak. W ten sposób najlepiej wpisywać i teraz sobie weźmiemy na przykład Nintendo 64. I co by tutaj sobie takiego wyczesanego wziąć? Ja chyba sobie wezmę ten Mario Kart. Ono się pobiera. Ja teraz sobie otworzę RetroArch'a już. Niech to się pobierze. To mamy na to czas. I teraz szukamy sobie tutaj, nawigujemy sobie, szukamy sobie odpowiedniego tutaj tego emulatora. Mamy, tu mamy jedną wersję i drugą wersję. Ja sobie zainstaluję to. Klikamy, zatwierdzamy. Pobieranie, teraz widzicie, tutaj to wszystko przechodzi. Chwileczkę ten poradnik może mieć, ale jak teraz spokojnie, tak tutaj już naturalnie z wami podziałać, żebyście widzieli, o co chodzi. No właśnie, i taka się gwiazdka pokazała w razie kwadratowym, ten jest zainstalowany. Dobrze, teraz sobie klikamy B, wychodzimy stąd. A i tu mamy powieść rdzenia, mamy prostsze, bo załaduj rdzenia, jak widzicie, mamy prostszejszy etap, że możemy sobie tutaj wchodzić, wówczas nie musimy tam wchodzić, załaduj. I teraz ja ja to teraz mam, poczekajcie tutaj, data. Przeglądarka plików. Dobra. Już sekundkę, bo tutaj jest troszeczkę inaczej, bo to jest Chromebook i data RetroArch. Dobra, i to teraz sobie wejdę, żeby było już tak... Normalnie to sobie weźmiemy, stworzymy jeszcze, żeby było prawidłowo. W pliki wyświetlimy. Mamy tu RetroArch stworzony. Mamy tu pliki pobrane. Mamy to. To bierzemy sobie kopiuj. Wchodzimy w RetroArch. Mamy tu katalog stworzony już, czy nie? Nie, czyli trzeba będzie tutaj wejść i sobie nowy folder i piszemy sobie games. Dobra, na potrzeby odcinka niech to będzie już folder taki. Dobrze, oczywiście jedno sobie usuniemy, bo to jest niepotrzebne, bo się dwa razy skopiowało. Weźmiemy sobie to, odświeżymy, sprawdzimy, czy jest dobrze. Nowy Mario Kart. Dobra. I teraz jak sobie wyjdziemy... Dobra, tutaj muszę kliknąć myszką, że tutaj chcę być. I
tu powinniśmy mieć ten folder. Dobrze, kumam to, że to tu powinno być. Serwis. Wiecie co, jeszcze jest taka sprawa, że ja zrobimy sobie tak, że jeszcze tutaj, o właśnie, coś wam pokażę. Zamkniemy tą aplikację, bo możliwe, że po prostu on musi teraz wczytać. Wchodzimy sobie tutaj, mamy RetroArcha, którego uruchamiamy, który nam już startuje. I dobra, i teraz wchodzimy tutaj. Ja tutaj to robię. Poczekajcie, nie, bo to jest system sample. Sorry, nie to, że nie jestem przygotowany, tylko po prostu... RetroArch. Nie, już tyle razy z tego korzystałem w sumie. Historia, która jest dla gra sieciowo, że po prostu mówię, wejdę na po... katalog startowy. Dobra, to zrobimy sobie teraz tak, żeby to właśnie tutaj sobie dorobimy. Ja to sobie kliknę. Tak, wejdziemy sobie tutaj. A, bo ja to zrobiłem... Dobra. A nie, nie jest files. Tak, w Retro Plus. Info to Korea. A dlaczego mi nie widzi tego katalogu? Poczekajcie. Bo to powinno tutaj być. Dobrant. Temp, tak. A jest nowy, tutaj musimy wejść. No, no widzicie? W ten RetroArch 64. Po prostu nie tu wchodziłem. O tutaj, w RetroArch 64 i tu mamy ten katalog, który się nazywa nowy. I mamy coś takiego. I tutaj klikamy RetroArch. Przeglądarka. Załaduję z archi.
O i klikamy, nam się uruchamia ta gra cała. I nam się uruchamia. I właśnie tutaj zaraz zobaczymy, bo możliwe, że jest tak, że trzeba wgrać ten drugi emulator, bo czasami są dwa dostępne i pod jednym nie chce to działać. Zapisz, zrób tu ekran, uruchom ponownie. Zamknij zawartość. Bierzemy załaduj rdzeń. Pobierz rdzeń. I wchodzimy tutaj dalej. Szukamy sobie, bo... Właśnie tutaj chcę zrobić ten poradnik tak mniej więcej, żebyście widzieli też, jak to wygląda Nintendo DS. Ten mamy. To więc sobie ściągniemy ten jeszcze, sobie ściągniemy. Czasami tak jest właśnie, że trzeba mieć to i sobie wertować. Bo tu jest jakaś nowa wersja po prostu S3 na końcu. I wychodzimy. Po prostu trzeba próbować, bo to jest RetroArch i... Dobra, i teraz to już przynajmniej wiem, gdzie ten plik jest. Część osób może być sceptyczna do takiej formy, że ja to robię w ten sposób z wami, że tu się nie przygotowałem czy coś, ale też chcę wam pokazać, co tam są też problemy, czy... Tu. I właśnie, wybieramy teraz sobie tutaj ten, nam pokażę wszystkie dostępne. I widzicie, i na tej wersji zadziałało. Dlatego właśnie mówię, że też jak na jednej wam emulatorze nie zadziała, to wchodzimy na drugi emulator. Tu akurat głosu teraz nie nagrywam. Cokolwiek, żeby wam pokazać, że to działa. A dla jaj sobie zagramy takim. I zobaczcie, ile ta gra już czasu ma. To cała seria. Ile osłon w ogóle. O, i oczywiście musimy sobie też klawisze zobaczyć, które klawisze działają. To już nie będę się ścigał, nie wiadomo co. Bo tu już nie o to mi chodzi dzisiaj teraz, bo trzeba klawisze opanować, sobie zobaczyć, które, co, jak. Tylko, że to działa. Można się fajnie pobawić. Gdzieś tam w pociągu, czy gdzieś idziemy, można się fajnie w retrogierki pobawić. Wiecie, jak już zainstalować, jak uruchomić RetroArcha gry, jak uruchamiać? O tych rdzeniach wam powiedziałem, to są podstawy. Zapraszam was w ogóle, polecam wam poczytanie w internecie. Jest dużo mnóstwo poradników, gdzie można fajnie sobie jeszcze różne rzeczy poustawiać. Widziałem, tam już była opcja gry sieciowej, innych rzeczy. Wiem. Tematyka Romów jest taką trochę kontrowersyjną sytuacją, ale moje zdanie jest takie. Dlaczego by nie ściągać, nie korzystać, jak nie ma oficjalnego sklepu, żeby wejść i kupić te Romy? Dlaczego nie Nintendo, Sony nie zorganizuje normalnego sklepu, gdzie będą kupić BIOSy, kupić te gry, zakupić, etc., etc. Więc jak tego nie ma, sorry, resory, ja ściągam, pobieram i gram. Pa! Zostaw łapę, zasubskrybuj kanał i napisz komentarz, co tam chcesz w komentarzu. Tylko coś niezbędnego. Pa!